Jeśli w zadaniu mamy wyraźnie powiedziane, że zadanie to dotyczy przypadku odsetek prostych, czyli bez kapitalizacji, możemy bardzo sprawnie ustalić wartość bieżącą, czy to lokaty, czy kredytu, znając, jaka była wartość po określonym upływie czasu, jak długo trwał ten okres czasu oraz jaka obowiązywała w badanym okresie stopa procentowa, na przykład w skali miesiąca. Można skorzystać typowo z tego wzoru, który każdy z Was może znaleźć w swoim zbiorze zadań czy też podręczniku, a można też skorzystać z tablic finansowych, gdzie bardzo sprawnie można ustalić tą wartość obecną, mnożąc wartość przyszłą, czyli tutaj w tym wzorze FV, przez pewien mnożnik. Mnożnikiem jest wartość, która tutaj się znajduje w mianowniku, jako 1 przez tą wartość. Znając konkretnie, jaki jest czas trwania oraz jaka jest przykładowa stopa procentowa obowiązująca w badanym okresie w skali jednego takiego pojedynczego okresu, mamy na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny pewną wartość, którą wystarczy przemnożyć, ponieważ to jest oczywiście mnożnik, przez wartość przyszłą, która na przykład może wynosić 1000 zł, aby ustalić, jaka jest ta wartość bieżąca. Oczywiście można korzystać z tego wzoru albo skorzystać z gotowych tablic finansowych, które samodzielnie możecie przygotować z odpowiednim usztywnieniem wierszy oraz kolumn.